Antarktyda powstała około 25 milionów lat temu, po rozpadzie superkontynentu Gondwana. Zajmuje około 14 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni i jest piątym kontynentem pod względem wielkości na świecie. Jest to najbardziej suchy kontynent na Ziemi, gdzie roczne opady wynoszą przeciętnie około 10 mm. W niektórych obszarach tego kontynentu nie było deszczu przez ostatnie 2 miliony lat. Z racji, że Antarktyda jest kontynentem, spoglądając na mapę możemy dostrzec ląd pod pokrywą lodową. Jest pokryta warstwą lodu o średniej grubości około 2 km, która stanowi 90% występującego lodu na Ziemi. Gdyby lód ten stopniał, poziom oceanów na świecie wzrósłby o ponad 60 metrów. Antarktyda posiada własną flagę, numer kierunkowy oraz własną domenę internetową. Nie posiada natomiast obywateli oraz rządu. Jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji zorzy polarnych. Dzięki swojej oddalonej od cywilizacji lokalizacji i niskiej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem są warunki atmosferyczne, które na Antarktydzie są często bardzo stabilne, co oznacza, że nie ma tam zbyt wielu chmur, dzięki czemu obserwacja jest ułatwiona. Jeden z najsłynniejszych lodowców Antarktydy, lodowiec szelfowy Larsena, zaczął się rozpadać w 1995 roku. W ciągu 25 lat utracił około 10 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. W okresie letnim liczba osób przebywających na Antarktydzie wynosi około 4 tysiące, natomiast w okresie zimowym spada do około 1000. Warto nadmienić, że większość z tych osób to naukowcy oraz personel badawczy. Ci sami badacze odkryli, że pod lodem istnieją rzeki i jeziora, a w jednym z jezior, jeziorze Wostok, istnieją mikroorganizmy, które tam zamieszkują. Jego położenie jest fascynujące, bo woda znajduje się nawet 4000 metrów pod lodem. Według obecnych wskazań, maksymalna głębokość zbiornika sięga nawet do 900 metrów. Uważa się, że woda wokół Antarktydy jest jednym z najczystszych źródeł wody pitnej na Ziemi. Szacuje się, że jej wody stanowią 61% wszystkich wód słodkich, co czyni Antarktydę największym zasobem wody słodkiej na całej planecie. Jest jednym z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie nie ma owadów, drzew, krzewów, gadów ani płazów. Została tu zanotowana najniższa temperatura na Ziemi, -89,2 stopnia Celsjusza. Temperaturę tę wskazały termometry 21 lipca 1983 roku na stacji Wostok należącej do Rosji. Zaś najwyższa temperatura została odnotowana dosyć niedawno, wyniosła 18,3 stopnia Celsjusza i została zmierzona 6 lutego 2020 roku. Jest to najwyższa temperatura zanotowana na kontynencie antarktycznym od czasu, gdy zaczęto prowadzić regularne pomiary temperatury. W ciągu ostatnich 50 lat średnia temperatura na Antarktydzie wzrosła o 3 stopni Celsjusza, co jest wartością o 5 razy większą niż w innych częściach świata. Antarktyda jest jednym z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można zobaczyć gigantyczne gromady pingwinów, liczące nawet milion osobników. Jednym z gatunków jest pingwin cesarski, który zamieszkuje tylko ten kontynent. Są to ptaki przystosowane do ekstremalnych warunków panujących na Antarktydzie, gdzie temperatura spada do bardzo niskich wartości, a wiatr osiąga prędkości powyżej 200 km na godzinę. Biegun południowy został zdobyty w 1911 roku przez Norwega Roalda Amundsena. W ciągu ostatnich 50 lat Antarktyda straciła około 3 bilionów ton lodu. Góry transantarktyczne biegnące przez kontynent są największym pasmem górskim na Ziemi. Ciągną się na długość około 3200 km i dzielą kontynent na dwa wielkie regiony, Antarktydę Wschodnią i Antarktydę Zachodnią. W 1959 roku został podpisany Układ Antarktyczny, który miał na celu zapewnienie, że Antarktyda pozostanie wolna od działań militarnych oraz służyła ochronie środowiska naturalnego i zachęcaniu do badań naukowych. Z tego też powodu Antarktyda nie należy do żadnego z państw, chociaż rozszerzenia terytorialne wysuwa Argentyna, Australia, Chile, Francja, Nowa Zelandia, Norwegia i Wielka Brytania. Wulkany, które znajdują się na Antarktydzie, są wynikiem aktywności tektonicznej w regionie i występują głównie na Półwyspie Antarktycznym oraz w górach transantarktycznych. Najbardziej znanym i aktywnym wulkanem na Antarktydzie jest Mount Erebus.
Jest to wulkan o wysokości 3794 metrów, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 2018 roku. Jest on ważnym źródłem informacji na temat historii geologicznej kontynentu i procesów, które kształtowały jego obecny krajobraz. Dzięki swojemu nienaruszonemu środowisku, Antarktyda jest uważana za jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do badania wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne. Na Antarktydzie znajdują się liczne lodowe jaskinie. Jednym z głównych procesów prowadzących do tworzenia jaskiń jest erozja lodowcowa, w której lodowiec rzeźbi w skałach otwory i przepusty. Inne przyczyny tworzenia jaskiń to procesy krasowe, spowodowane rozpuszczaniem wody przez wapienie, a także wspomniana wcześniej działalność wulkaniczna, która może prowadzić do powstawania jaskiń. Mimo że Antarktyda jest kontynentem niezwykle zimnym, nie brakuje tam słonecznych dni. Połowa dni w ciągu roku jest słoneczna, a wiele z nich przypada na lato, kiedy występuje zjawisko dnia polarnego, podczas którego słońce świeci przez całą dobę. Największą dziurę ozonową w atmosferze Ziemi obserwuje się nad Antarktydą. Choć ludzka działalność, w tym emisja gazów cieplarnianych, przyczynia się do wzrostu jej rozmiarów, to samo powstanie dziury w warstwie ozonowej jest prawdopodobnie zjawiskiem naturalnym, które okresowo ulega zwiększeniu. Polska stacja badawcza, stacja Arktowskiego, znajduje się na wyspie Króla Jerzego, która jest oddalona o około 120 km od stałego lądu antarktycznego. Została uruchomiona w 1977 roku i działa po dziś dzień. Na Antarktydzie występują wartościowe złoża platyny, złota, węgla i żelaza, jednakże z uwagi na ich położenie, niesprzyjającą pogodę oraz obowiązujący zakaz, nie są one eksploatowane. Pierwszym człowiekiem, który przyszedł na świat na tym kontynencie, był Emilio Palma. Wydarzyło się to 7 stycznia 1978 roku. Do dzisiaj na Antarktydzie, w różnych stacjach badawczych, urodziło się przynajmniej 11 dzieci. Ryby występujące na Antarktydzie nie mają czerwonego barwnika, hemoglobiny. Na Antarktydzie, gdzie skąpe pożywienie i ekstremalne warunki zmuszają ludzi do przetrwania w izolacji, zapewnienie odpowiedniego i zrównoważonego żywienia jest kluczowym elementem codziennego życia. W tym nieprzyjaznym środowisku, gdzie większość jedzenia przewozi się z daleka, do największych stacji badawczych zatrudnia się kucharzy, którzy nie tylko dbają o to, aby posiłki były zróżnicowane, ale także smaczne i pożywne. Najwięcej energii odnawialnej pochodzi właśnie z najzimniejszego kontynentu. 20% energii wytwarzanej na Antarktydzie pochodzi z wiatru i słońca. Zasubskrybuj kanał po więcej filmów z serii Na mapie. Zachęcamy również do obejrzenia innych filmów z naszego kanału.